Witam was tutaj, cześć, to mi znosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 scenariusze. Dzisiaj jest trochę nietypowo. Jak może wiecie, scenariusze nasze na tym kanale już się skończyły ostatnio. Znaczy ten scenariusz ostatniej alpejskie wioski. Udało nam się go zwyciężyć. Dlatego, może link w karcie. Dlatego dzisiaj jest ankieta dla was. I robimy sobie, wybieracie, jaki będzie kolejny scenariusz z PS4, tych budowanych. Dobrze, no i pierwszy scenariusz, jaki mamy na naszej drodze, to są tereny powodziowe. Okej, okay, brzmi ciekawie. Warunki zwycięstwa. Rozegraj 120 tygodni w grze. Całkiem dużo. Czyli zdobądź co najmniej 5 kaf... warunki porażki. Zdobądź co najmniej 5 kafelków obszaru miasta, no dobra. Lub... Ojejku, muszę się przybliżyć. Miasto ma fundusze w kwocie 0. Lub rozegraj 15 tygodni w grze, liczba ludności poniżej 1. I scenariusz dla których wyzwania... Dla lubiących wyzwania, w którym ścigasz się z czasem, aby ocalić swoje miasto. Okej. Okay. Dobra, i to były tereny powodziowe. Kolejne. Przy zaporze. Przyjemne miasto obok zapory. Co się może stać? Wysoka trudność. No, brzmi interesująco. Warunki zwycięstwa. Liczba ludności ponad 65 tysięcy ludzi. Warunki porażki. Rozegraj 300 tygodni w grze. Liczba ludności poniżej 1. Okej. Okay. No brzmi ciekawie, powiem tak, dobrze, brzmi ciekawie to. Zobaczymy. Zobaczymy. Okej. Okay. Dobra, i to było przy zaporze. Kolejny, wyspiarski klimat. Ten mi się chyba najbardziej podoba z tych tutaj wszystkich wymienionych, bo na wyspach jeszcze dużo nie budowaliśmy. A jak z opisu wychodzi, zbuduj miasto na archipelagu złożonym z wielu małych wysp. Co fajne. Czy poradzisz sobie z falami tsunami? I tu właśnie to mnie interesuje, bo tsunami ostatnio nie mieliśmy zbyt duże, bo zawsze byliśmy gdzieś w górach, a tu byłyby fale tsunami, które zagrażają terenom. Średnia trudność. Okej. Okay. Warunki zwycięstwa. Liczba ludności ponad 100 tysięcy chyba to jest. Średni poziom zdrowia obywateli ponad 20%. Warunki porażki, miasto ma fundusze w wychodzie 0 lub rozegraj 15 tygodni w grze, liczba ludności poniżej 1. No, dobra. To był wyspiarski klimat. Przypominam, że głosujecie o tym w ankiecie. Ankieta jest w karcie, ewentualnie możecie napisać w komentarzu. I kolejny, kraina Tornad, to będzie już chyba ostatni, bo są tylko 4. Bo jest 5 łącznie, jeden zrobiliśmy. Łatwy scenariusz, w którym... Twoim celem jest rozwój miasta i przetrwanie katastrof. Okej, okay. Też brzmi ciekawie dosyć. Liczba ludności ponad 15 tysięcy. Co to jest? 20 tysięcy Nie, przepraszam, 150 tysięcy. Ojejku. 20 tysięcy mieszkańców osiągnęło maksymalną długość życia. Miasto ma fundusze w kwocie 1 000 000. Warunki podaczki. Miasto ma fundusze w kwocie minus 6 tysięcy. Czyli to jest scenariusz, który pewnie się dorobi dosyć długo i to może być ciekawy scenariusz, bo się go robi długo i jest dosyć dużo katastrof podobno. Dobrze, i to są wszystkie scenariusze. Dobrze, to jeszcze raz sobie przelecimy wszystkie. Ja muszę sobie doskoczyć. Tereny powodziowe, no to pewnie będą powodzie. Tu chodzi głównie, aby jak najdłużej rozegrać ten scenariusz. Kolejny, przy zaporze, no to co się może tu ciekawego wydarzyć, skoro trzeba mieć łącznie 65 tysięcy ludzi w krótszym czasie niż 30 tygodni. Dalej, wyspiarski klimat, no to tutaj będą jakieś fajne katastrofy i trzeba będzie to wszystko jakoś te wyspy ze sobą podłączać. Ciekawy pomysł. Kolejny, kraina Tornad, no to małe jakieś, małe miasto, znaczy duże miasteczko, które trzeba ładnie rozwijać z katastrofami. Dobrze, no i głosujcie w ankiecie, co ja tu dużo mogę mówić. W najbliższych tygodniach, jeżeli mój komputer w końcu się pojawi ze serwisu, zmieni się dosyć
brutalnie trochę, znaczy brutalnie, nie, zmienią się trochę planowane odcinki wysyłania. Oczywiście, jeżeli się już pojawi mój komputer, zapytam się Paradoksu, czy może by łaskawie podesłali mi wszystkie dodatki jako mały rozwijający się kanał. Ale nie wiem, czy dostanę, więc też nie wiem, czy będą wszystkie dodatki, czy będzie po prostu grać tylko na Snowfallu. Ale z tym to dokładnie zobaczymy. Dobrze, ja kończę swój odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i prawdopodobnie to będzie w poniedziałek. Na może jakimś live'iku z City Skylines PlayStation 4 Natural Disasters. Cześć!